Rozpoczął się niechlubny sezon na wypalanie traw. Już w ostatnich dniach znacząco wzrosła liczba pożarów łąk i nieużytków. Strażacy mają ręce pełne roboty. Wypalanie suchych traw to coroczny problem pojawiający się na przełomie zimy i wiosny, z którym zmagają się strażacy. W drugi weekend marca odnotowano łącznie 47 pożarów nieużytków, a tylko jednego dnia, dokładnie 14 marca, strażacy wzywani byli do 21 pożarów, które zaangażowały 27 zastępów i ponad 120 strażaków. Wiemy, że właściwie w 100% za wszystkie te pożary odpowiedzialny jest człowiek. To są celowe podpalenia, które niestety przynoszą same straty i same zagrożenia tak naprawdę, bo przede wszystkim cierpi na tym przyroda, ponieważ w trawach siedliskują zwierzęta, wiele gatunków zwierząt, które w tym okresie przygotowują się do okresów lęgowych, a tutaj niestety płomienie przerywają i te zwierzęta giną. Oczywiście to wielkie straty również materialne, ponieważ często te pożary, mimo że rozpoczynają się niewinnie, potrafią przybierać duże rozmiary pod wpływem podmuchów wiatrów, przemieszczają się w obszary leśne, a tam już mamy do czynienia ze znacznymi stratami materialnymi. Pożary również powodują straty, jeśli chodzi o budynki, zabudowania gospodarskie, mieszkalne. Często powstają one właśnie w pobliżu takich zabudowań i również zdarza się, że strażacy w ostatniej chwili opanowują te pożary. Straż pożarna co roku apeluje o niewypalanie traw. Niestety apele te niewiele dają. Jeśli jednak jest choć jedna osoba, która dzięki przestrogom powstrzyma się przed wypalaniem łąk i nieużytków, to warto o nich przypomnieć. Apelujemy jak co roku, aby nie podpalać suchych traw, ponieważ jest to niekorzystne z wielu powodów. Osoba, która dopuści się takiego czynu podpalenia, podlega sankcjom karnym i są to kary łącznie z karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Także nie są to bezkarne czyny.